Nie mogę się doczekać gry na pływającym stadionie. To słońce. Te fale. I ten bufer z owocami morza. Pływający stadion wcale nie jest taki fajny. North Shore. I nie mówisz tak tylko dlatego, że gra tutaj Liquido, prawda? Nie. Ale koleś jest cienki jak barszcz. Pochwalił sobie North. Raz ta ma rację, North Shore. Nie pozwól swojej zawziętości przesłonić ci obowiązków wobec zespołu. A gdzie jest pływający stadion? Zaraz zobaczycie. Liquido. Co u ciebie, bracie? Jesteś jeszcze wolniejszy niż zwykle na boisku. A twoje żarty są gorsze niż umiejętności surfowania. No dobra, moi drodzy. Oprowadzę was po całym kompleksie. Pływający stadion od czasu waszej ostatniej wizyty przeszedł gruntowny remont. Naszym celem jest możliwość pozostania pod wodą przez wiele miesięcy. Tlen produkowany jest z wody morskiej. Odżywcze wodorosty zapewniają nam pokarm. A przez ten basen docieramy do oceanu, kiedy stadion jest zanurzony. Wow! A to co? Wodne ścigacze odrzutowe. Używamy ich do konserwacji stadionu. Zawodowcy mówią na nie WSO. Wy trzymajcie się pełnej nazwy. A to jeden z naszych najnowszych pomysłów. Ta piłka konwertuje energię ruchu w elektryczność. Być może pewnego dnia będziemy mogli zasilić cały stadion piłką, którą się na nim gra. A na koniec nasza sterownia. To właśnie stąd nadzorujemy wszystkie operacje na terenie obiektu, a w tym zanurzanie i wynurzanie. No ale nie macie przycisku, który pozwalałby wam lepiej grać? Że co? Że to. Ale suchar! Siedź cicho! North Shore? Co ja ci mówiłem o twojej rywalizacji z... Trenerze Delacqua. Nadciąga burza kategorii 5. O, idealne zakończenie tej wycieczki. Za chwilę doświadczycie najwspanialszej rzeczy na świecie. Urszula? Mają bardzo szczelną obronę, ale mam sposób, aby ich przechytrzyć. Porcja wyciągu z wodorostów. Tak smakuje żywność przyszłości. A gdzie są te wasze słynne, przepyszne owoce morza? Już ich nie serwujemy. Rybie zapachy są uciążliwe w zamkniętych pomieszczeniach. Wielki Bo, zapomnij o tych rybkach. Ja mam dla ciebie coś o wiele lepszego. Oceaniczne płatki. Kim Wielka Macka zrobi wszystko, by dorwać te pyszne płatki w swoje macki. Uważaj, bo czai się gdzieś tam na dnie. Tajnym składnikiem jest smakowitość. Tajnym składnikiem jest cukier. Cześć, North Shore. Liquido. Szkoda, że jesteśmy teraz pod wodą. Inaczej dałbym ci parę lekcji pływania na desce. Możesz mnie podpuszczać, ale nie dam ci się złapać. Chcesz coś złowić? Ryby na ciebie czekają. Skoro mówimy już o wodzie, ostatnio wciągnąłem się w nowy sport. Wyścigi WSO. Ekstremalna rozrywka. Ale dla ciebie chyba jednak zbyt ekstremalna.
wiedziałem, że nie zignorujesz mojego wyzwania. Popłyniemy dookoła stadionu i wracamy. Jesteś gotowy? Jak najbardziej. 3, 2... Liquido! Bufet z wodorostami! Poczęstuj się! Co? Tym wielka macka zrobi absolutnie wszystko, by dochłać te pyszne płatki w swoje macki. Uważaj, bo czai się gdzieś tam na dnie! Niedobrze! 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 Bardzo śmieszne! Ale w starciu ze mną nie masz nic do powiedzenia. Przegrywasz we własnej grze! Jakie to musi być upokarzające! Co? Poszło jak z płatka. Tak, bo oszukiwałeś. Liquido? Tim Wielka Macka nie istnieje. Tim Wielka Macka nie... Tim Wielka Macka! Liquido! Człowieku, co ci odbiło? Uwaga! Wszyscy zawodnicy natychmiast na boisko! Trener będzie wściekły, kiedy się dowie, co narobiłeś. Ogarnij się! Obaj mamy za to mocno przechlapane. Może nie powinniśmy się tym chwalić. Dobry pomysł. Będziemy siedzieć cicho i możliwe, że nic się nie wyda. I... Gol! Hydry wychodzą na prowadzenie. Liquido! Patrzcie! Na miejscu trenera zdjąłbym z boiska North Shore'a. Wygląda na to, że trener zdejmuje całą drużynę. I chyba wiem dlaczego. Pływający stadion został uszkodzony. Co? Co? Ale co? Dlaczego? To niemożliwe. No nie. To nie może o to chodzi. Ty wielka macka zrobi wszystko, by dołować swoje lepkie macki. Moje płatki. Liquido, przecież to wszystko nasza wina. Musimy coś z tym zrobić. A co my możemy zrobić? No wiesz, to twój własny stadion. Ja bym nigdy nie opuścił Strikelandu. A poza tym... słyszałem, że kręcą cię ekstremalne wyzwania. Ja ich rozumiem. Dzisiaj albo oba zespoły wygrają, albo oba przegrają. Piłka podłączona do systemu.
zaczęli! Oba zespoły ruszyły do akcji. Wystarczy! Przenieście piłkę do generatora! Ja to zrobię! Nie, nie. Ja się tym zajmę. Proszę bardzo, stary. Wynurzanie stadionu zakończone!